Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Jak pamiętacie, Iwa z Rafałem ostatnio się troszkę pokłócili i... Zostaw to. Jaki aktualny? Dobra, nieważne. Troszkę się pokłócili i Rafał stąd nocuje na kanapie. Iwa u siebie w sypialni, a Abi tutaj sobie dalej śpi. Nie śpi jak najdłużej. Czy ja tutaj nie mam automatycznego przełączania włączonego? No właśnie. Tak. I słuchajcie, oni się dzisiaj pogodzą. Zaraz jak Rafał wstanie, przeszykuje jakieś dobre śniadanko dla Iwy. Gotuj. Co ty byś mógł dobrego ugotować? Jajka na toście. Tak. Więc jak wstaniesz, to zrobisz śniadanie takie na przeprosiny. A przeważnie takie jest, że jak się coś zawini, to się daje śniadanko. I może... Czekajcie... O, może być cytrynka. Dobra, niech tutaj sobie smrodkuje. Jest, dobra. I co dalej? I dzisiaj Rafał, słuchajcie, idzie do pracy, bo dużo sugerowaliście, żeby on jako detektyw odnalazł... No, chyba kpicie. Rafał, gaś to. Ugaś, raz. Gdzie ty popyliłaś? Oj, ty już nie uciekaj. Ale... Pierwszy... Nie wiedziałam, że od tego można zafajczyć wszystko. Dobra, posprzątaj podłogę. To też wyrzuć. Boże, Iwa jest głodna. Ale może niech ona się jeszcze zdrzemnie. Skoro Rafał miał zrobić śniadanie. Gotuj. Niesłodzone ciasto z mączki chleba świętojańskiego kokosa? To zrobi jej po południu, bo nie będzie, wiecie, tak musiał dużo przepraszać. Dobrze, weź to zrób. Ale ty, Iwa, też. Dziecko zostawiła i popyliła. No, nieważne. W każdym razie sugerowaliście, żeby Rafał kiedyś odnalazł rodziców Iwy, więc tak stwierdziłam, jak będzie na 6. poziomie swojej kariery, to tego dokona. I myślę, że uda mu się to nawet z powodzeniem. No, zobaczymy. W ogóle ja was podziwiam. Jak byście zobaczyli, że nasza sąsiadka, o tutaj ta, jest w ciąży? No, oczywiście już też wysnuliście kolejną fabułę, że Abelard, jak będzie starszy, i jeżeli to będzie dziewczynka, to oni będą razem. W sumie takie, wiecie, para z sąsiedztwa, coś ciekawego, no, ale przekonamy się, czy rzeczywiście tak się uda. Dobrze, ty rób tutaj jedzonko, bo zaraz idziesz do pracy niedługo, bo że 4 nad ranem, a ty się pobudzili. Najpierw sobie usiądziesz tu. Usiądź. Jeżeli on nie zdąży tego wcześniej zrobić. Dobra, zrobił. Dobra, zostaw już to. Tobie się spać chce niestety. Idź się zajmij synem, bo ty teraz taki przykładny tatuś będziesz. Aha, tu nasz syn. O, zmień mu pieluszkę i weź go przytul i podrzucaj. Ojojoj, jak ja płaczę. Dobrze, a potem idź na dół i zawołaj może na posiłek. Zawołaj na posiłek. I wy będziemy musieli obudzić z tej racji. Dobra, wstawaj, Iwa. Co? Strażak. No ale weź sobie, no. Weź tutaj z nią porozmawiaj trochę. Jest jakiś przeproś? Jest Poznań. To dobra, idź w komplementy. Ożywiona rozmowa. Weź może jeszcze... Poślij pocałunek. Znowu mały coś nie tak. Teraz to musi być głodny. W ogóle mówiliście, że ja go przekarmiam. Nie wydaje mi się, że go przekarmiam, ale dobra. Moje dziecko musi non-stop praktycznie jeść. A jak będzie grube, to się go wyśle na plac zabaw. Niech trochę pobiega czy coś.
Dobra, biegaj do tego dziecka. Na który ty masz do pracy? Za 3 godziny, ty też za 3. Oboje dzisiaj wychodzicie. To Rafał, wiesz co? Idź się połóż jeszcze spać. No, bo ty jesteś zmęczony, zostaw to jedzenie, ja to na razie posprzątam. No, głodny był. Weź go jeszcze pokołysz i też idź skończ to jedzenie. Tak, zjedz to i idź do toalety. O, właśnie, w ogóle czekajcie. Mi się tak przypomniało, że muszę udostępnić... a dlaczego oni nie pamiętają Madzi i Wojtka? Bu. Nie, to się chyba nie doczytało po prostu. Nie, w ogóle chcę, słuchajcie... O nie, oni mieli dzieci, dobra. Bo chcę, żeby... No, Madziu, wysłów się. Chcę udostępnić na nowo rodziny właśnie Dagmara, Kiliana, Maksyma, bo tam już dzieci podorastały i w ogóle, żeby też były w mojej galerii. Domku, słuchajcie, nie udostępniam. Domki są udostępnione u twórców domków, których macie wypisanych w opisie filmu, więc sobie sami poszukajcie. No. A że rodzinki są moje, przeze mnie prowadzone, to stąd ja je będę udostępniać. Dobrze, wiem, że Iwa idzie za godzinę. No, na awans nie masz co liczyć, co prawda, ale Rafał, myślę, że jemu się uda. Dobrze, ale możesz posprzątać po sobie. No, ty troszkę tu podeśpi. Musisz tego podejrzanego przesłać. Mam nadzieję, że on jeszcze siedzi w tym areszcie. Jezu, jak ty ganiasz, dziewczyno. Tak, dołącz. Idziemy dzisiaj z Rafałem. No fajnie byłoby, gdyby dostał awans. W sumie skupiło się tylko na przesłuchaniu tego podejrzanego, a tamte inne, te poboczniaki, że tak powiem, to troszkę dzisiaj zaniedbamy. Ale najważniejsze, żeby to było zatrybione. To wtedy będę mogła zostawać już z dzieckiem i z Iwą w domu. Zresztą Rafał musi dostać awans, bo on już nie ma nawet dni wolnych, jakby jakaś impreza czy coś, to bieda. No to panie, będziesz maszerował od razu do aresztu, sprawdzimy, czy jest tam twój jakiś cymbał. Trenuj godzinę. Jest, przesłaję podejrzanego. Fajnie, przynajmniej nam się to nałożyło. Nie mamy nawet podejrzanego, no wiecie wy co, no ręce i majtki opadają. Dobrze, to idź sobie przez godzinę pobiegaj. Może to? Mieliśmy podejrzanego niedawno, no. Musiał uciec. Skąd ja ci mam go wytrzasnąć? Dobrze, zostaw to. Idziemy do komendanta. Czekajcie, weźmiemy tylko... Pracuj ciężko. Już przywitałeś się. Ty masz, rozmawiaj. Właśnie, zobaczmy, czy my nie mamy tego. Bluzy, eleganckie spodnie, podejrzane ma brązowe włosy. My takiego przecież mieliśmy. Wydaj nakaz aresztowania. Zostaw już tego komendanta. Może jak zaaresztujemy szybko, to pójdziemy. To był ten nasz! Przemysław! Przecież się jeszcze tak bulwersowałam, że mało co za przestępcę Iwa nie wyszła, no. Tak to było. Na przykład jutro nie chciałabym iść Rafałem do pracy. Jutro bym została w domu ewentualnie. Mam nadzieję, że to dalej o Przemysława chodzi. Przecież się nikogo nie przeszukiwałam, ludzie. Nie to, tylko to. Brązowe włosy, eleganckie spodnie, nosi bluzę. Teoretycznie ty pasujesz. Aresztuj.
Chyba, że na górze jest Przemysław, który się skitrał. Nie. To próbujemy ciebie. No, on był. Dobrze, to można powiedzieć, że Przemysława aresztowaliśmy przez przypadek, bo pasował, no. Niech on będzie oczyszczony z zarzutów, z podejrzeń i ze wszystkiego, no. Tylko przez wzgląd na to, że kiedyś byli razem z Iwą. No, to teraz mamy jego i możemy go od razu przesłuchać. Chodź tu od razu do stołu. Się nie czepiam, ale ty troszkę jak Rumun jakiś wyglądasz. Jakie ćwicz, ja ci tam ćwicz, tu. Przesłuchaj, Bartosz. Znowu treny przez godzinę, nie ma opcji. Muszę sobie przesłuchać, dopiero o tym pomyślimy. A ty, Maksym, co tu znowu robisz? Czemu ty... Ty nawet się tu nie wściekaj. Ja tu będę dzisiaj złym gliną. To porozmawiamy inaczej. No. Może materiał dowodowy ci pokażę. Co ty w ogóle? Wydaje się spięty. Może zły gliniarz. Czekajcie, bo dowody dobrze działają. Pokaż zdjęcia miejsca przestępstwa. Może pokaż zeznania świadków. On tu na nim wrażenia nie robi już. Dobra. Zróbmy złego gliniarza. Zastraszmy go. A, musi być chyba na dobrego. Dobra, masz smaczny posiłek, może zatrybisz. Nie chcesz? To może odciski palców? A może od razu jeszcze na temat dowodów troszkę poblefujemy? A coś z dobrego gliny? Może puste obietnice? A może batonik? Nie, batonika nie chcę. No to teraz nakrzyczmy na niego. Jest. Co było? Aha. Ale do opisu pasowe przynajmniej. Dobra. Przesłuchany jest. Porozmawiajmy sobie z kimś w takim razie. Idź sobie, pan. Dlatego już nam się kończy, żeby to nam chociaż zatrybiło. No idź z nim, porozmawiaj, no. W czym ty widzisz problem? Dobrze, idź do toalety, żebyś ty nie miał problemu. O, Iwa może wziąć dzień wolny, fajnie. A może nanieść wskazówki? Dziś się robota kończy, a podejrzewam, że awansu nie nada. Osobą złą. Sprawdź w bazie policyjnej. Weź pani, spadaj. Może jeszcze to mi zatrybi tutaj. 20 minut na to masz. Dobra, zatrybiło. Przesłuchiwałam podejrzanego, żeby nie było. No już kończę tą pracę. Jest awans. Jest detektyw. Dobra. Czyli osiągnęłam to, co chciałam w dzisiejszym odcinku, bo to był mój główny cel dzisiaj.
A tak, jeszcze w ogóle tak mi się teraz przypomniało, że nie wypowiedziałam się w kwestii adopcji dziecka. Tak stwierdziłam, słuchajcie, że w kolejnym odcinku, jeszcze jak Abelard będzie mały, chcę adoptować dziewczynkę starszą od niego. Żeby, wiecie, ewentualnie pomagała w wychowaniu Dagmara, to będzie taka dobra dusza, takie miłe, kochane dziecko, takie bardzo dobre i tak dalej. No i będziemy mieli właśnie dwójkę dzieci, bo już więcej w ciąży zachodzić nie będzie. I coś zjedz. Iwa, natomiast gdzie ty jesteś? Tak myślałam, że jesteś u siebie. Idź sobie pomaluj. No, tobie zapewne to do pracy jest potrzebne. No właśnie. Ty pokaż. Rozwiąż jedną sprawę. To akurat tą, co mamy zaczętą, rozwiążę. Tylko musiałabym znowu... O, wrócił ze żłobka. Fajnie. Musiałabym znowu jutro iść nim do pracy. No ale miałoby to zatrybione i wtedy już, wiecie, nie będzie musiał chodzić do pracy ze mną, tylko będzie chodził sobie już sam. Więc tak też zrobimy. Jeszcze się nie najadłeś? Otwórz. Weź sobie to. Idź pod prysznic. O, młody się obudził. Iwa, wyczuwam arcydzieło. Tobie by się przydało zdecydowanie. Obejrzyj dzieło sztuki, maluj na sztaludze w muzeum. I co jeszcze? Weź podziwiaj. I możesz sprzedać. A co byś chciała? Maluj na sztaludze, już. Masz abstrakcyjny. Dobra, o, możemy jej w końcu kupić handlarkę. Proszę, jest handlowiec. Aha, ty się kąpiesz, dobra, kąp się, tylko nie zaśnij mi tu. O czym właśnie mówiłam, Rafał. Nie idź do łóżka, idź jeszcze najpierw pooglądaj troszkę telewizję. Oglądaj na przykład wiadomości. Iwa, do toalety zaraz. Zresztą już kończysz ten obraz. A trochę hajsów wam potrzeba, bo jak nie patrzeć, no, z rachunkami będzie cienko. Ty oglądasz, oglądasz, już ci lepiej w ogóle. Iwa, jak sprzedasz, chodź tu do swojego męża. Weź troszkę z nim poflirtuj. Nie, najpierw masz sprzedać, potem z nim flirtować. Ty to wyłącz i usiądź sobie, poczekaj na żonę. Już Iwa leci do ciebie. Proszę, flirtuj. Dobra, weźcie się, pocałujcie może. No, małżeństwo się już naprawia. I towarzystwo jemu wzrosło. I jej. Dobra, to wy możecie iść spać. Młodym się najwyżej zajmiemy w nocy. Hej, nastał poranek. Iwa już właśnie wstała. W nocy też musiała raz wstać do Abelarda. Ale no. Ale na szczęście tylko raz młody całą noc spał. Tak, Iwa, idź coś sobie zjedz. Potem weź jeszcze prysznic. No, prysznic, prysznic. Panie, do toalety coś zjeść, bo idę dzisiaj z tobą do pracy i liczę, że uda nam się rozwiązać tę sprawę i nie będę musiała z tobą chodzić do pracy. Już nakręcony wstałeś. Boże, jakiś zasyfiały zlew masz. Dobra, jak wrócę, tym się zajmę, bo musisz być najedzony. Dlaczego to wziąłeś? Przecież tym się nie najesz, tyle je trzeba. Iwa, gdzie lecisz? Nie możesz ty tego umyć? No dobra, bierz ten prysznic, skoro to jest dla ciebie ważne. No, ty sobie podjedz. Co? Najadłeś się na szczęście. Dołącz. No, mówię wam, gdyby nie ten awans, to bym nie szło nim dzisiaj do pracy. No, to znaczy awans, zatrybienie wymogów, że tak to określę. Tak w ogóle myślę, czy na dzisiejsze zakończenie odcinka nie adoptować już córki. Imię wybrane mam. Pokoju nie mam, ale to mogę zrobić po nagraniu jej pokój, przerobić. Czemu nie? Witaj, panie detektywie. Wydaj nakaz aresztowania. Dobrze.
Zobaczmy, co on tu ma teraz. Zła osoba dorosła, brązowa, elegancki bluza. Dobra. A bym się śmiała, gdyby to okazał się znowu Przemysław, jednak. Tutaj o nim w samych superlatywach zaczynam się wypowiadać, że było z nim wszystko okej, a tu nie. Tutaj nagle on się okazuje przestępcą. No ale ten czeczeniec, co go przesłuchiwałam, okazał się w porządku. Czekajcie, zaraz zobaczę. Jak jest tu Przemysław, to idziemy od razu do niego. Ale tu nie ma nikogo, kto by pasował. Chyba, że dopiero przyjdzie. Tutaj ktoś leci. Nie jest powiedziane, czy on jest kobietą, czy mężczyzną. Pan Paweł Sosna też by pasował. Ale jeszcze on ma czarne włosy, nie brązowe. Zaraz, czekajcie, jeszcze raz sprawdzę. Podejrzany, zły, brązowe włosy, osoba dorosła. Jest dorosły, a ta kobieta, co przyszła? Też dorosła. Ten bardziej wsiechowa to tego wygląda, to niech... To spróbujmy z nim. Udało się. Ale zauważcie, on miał bardziej czarne włosy niż brązowe. Chyba, że ja się nie znam na kolorach. No ale zaresztowaliśmy. Zobaczymy, czy znowu będziemy musieli go przesłuchiwać. A przy okazji Rafał się wprawi w przesłuchiwaniu. Ale z drugiej strony on musi być tym. Boże. Musi to być ta osoba, żeby ta sprawa chyba była zamknięta. Zaraz zobaczymy, przełączę na to. Bo tak. No wróciłam na posterunek policji. Co dalej? No chyba będę musiała go przesłuchać, tak. A, dobra, przesłuchujemy. Znowu zaczniemy może od dowodów. Czekajcie, bo Iwa jest w pracy, a ja zapomniałam ją na ciężką pracę przestawić. Nie wiem, czy Iwa wyrobiła z tymi. No, wyrobiła. Dobra. Chodź tu z nim. Przesłuchuj go. Jest przyjaźnie nastawiony. No to dobra, to masz materiał dowodowy. O, masz tutaj odciski palców. Masz akta sprawy. Bo go to nie rusza. Dobra, będziemy złym liniarzem. Weź jeszcze może zeznania świadków. I ujawni główny motyw. Dalej idziesz zaparte? Może koszmar więzienia, co? Jest. Jaki niewinny! Dlaczego on jest niewinny? Za jakie grzechy? Choć to porozmawiam przynajmniej o sobie o sprawach domniemanych, ale jak niewinny, no... Mieliśmy już Przemysława, trzeba było go łapać. Dobra, z tą porozmawiaj. Kto to w ogóle jest? Joanna Żubr. Przysłuchałam podejrzanego, a on okazał się... Nie, że to nie on. Zaraz, to tu się spisywało. Boże, dlaczego oni wiecznie tu przylatują? Chodź, szwagier, spiszę z tobą raport. O, Jelonek, siema. Dobrze, idź trenować przez godzinę. No, wszystko mi dzisiaj popsułeś, Rafał.
Może jeszcze raz wydajmy nakaz aresztowania, słuchajcie. Szwagier, nie mam czasu teraz gadać z tobą. Wydedukuj nową wskazówkę. Złaź z tych schodów. Jak trzeba, będzie zostaniesz nawet po godzinach. Wydedukowałeś coś? Bym się zdziwiła. Dobra, jeszcze raz próbuj. Próbuj jeszcze raz, może tym razem trafimy na właściwego. Tutaj facet się stara, próbuje jak tylko może, żeby jeszcze rodzinie jego było dobrze, a tu nie. Wszystko przeciwko nam. Nie trenowałam przez godzinę. Patrzcie, znowu jest ta. Jest Zofia, jest Kilian. Kilian. Na pewno to nie będzie Kilian. Bierzemy ją. To musi być ona, bo już drugi raz się tu pojawia. Poza tym grzebie w śmieciach. No aresztuj ją. No, pasowała przynajmniej i dało radę zaaresztować. Więc coś musi być na rzeczy. A to kto powiedział, że kobieta nie może być przestępcą w tej grze? Przesłuchamy ją i zobaczymy. No w sumie gdybym ją już za pierwszym razem aresztowała. A nie wiem dlaczego pokierowałam się tym, że to musi być mężczyzna. Powinno być w tych, w notatkach napisane, że podejrzany, podejrzana. To wtedy bym się tego... tak nie sugerowała. Nie pobierz odciski, tylko proszę przesłuchać. Ewentualnie będziemy musieli przedłużyć sobie robotę. Czekajcie, nie ma tu kogo znajomego. Na szczęście nie ma. Dobrze, że nasza rodzina jeszcze nie jest aresztowana. No, już. Pokaż materiał dowodowy. Odciski, całą resztę tu. Jakieś zeznanie świadków. Może jeszcze zdjęcia. Ogólny motyw. Już zaparte. No, łapówkę prosić nie będziemy, ale ciebie zastraszymy. Zostań dłużej. Ja tą sprawę doprowadzę do końca. To może obiadek, co? Nic tak nie przekonuje jak jedzenie w sumie, nie? No właśnie, dobry gliniarz. Zapytaj o przestępstwo. Gdy cię tu tyle męczyła, aż... ujawnisz wszystko. Co tu jeszcze? Batonik? Czy się odchudzasz? Rozmawiaj o ofierze. Widzisz, z tobą to bardziej po dobroci trzeba. Daj się w pogawędkę. A pan tu co? Pani piosenka, przytyło się panu. O, opowiedz o swoim życiu może. No, pomacham ci kajdankami. Nie, jeszcze... No, ale ja chciałam ją przesłuchać. A jak mi ucieknie? Dawaj jeszcze raz z dowodami. Nie zakończ, tylko nie wiem. Zadaję stresujące zagadki. Coś pomogło? O, powiedz historię o więzieniu. No przecież już prawie było. Trudno. Mam nadzieję, że ona zostanie na tym posterunku i ją dopadnę innym razem, no. Jutro też pójdę tam, no bo tak, ja muszę dokończyć tą sprawę, no. Się zawzięłam, sprawa ma być dokończona i tak. No. Za to odcinek będzie dzisiaj troszkę dłuższy i na koniec adoptujemy córkę, o.
Ale niech Rafał się wykaże. Ostatnio troszkę przesadził z tym, z Iwą, pokłócili się. To dzisiaj niech się wykaże. Dostał już jeden awans, a niech jeszcze rozwiąże tu sprawę. W ogóle zaraz pójdzie upiecze jej to dziwne ciasto. Ile masz już? Masz 2 dni wolne. Dobrze, cieszę się. Idź do toalety. Co ty chciałeś z Iwą? Obejmij. Dobrze, zaraz obejmiesz. Weź tylko... No, idź do tego domu. Sprzątnij. I weź ugotuj to coś dziwne. No to. Co robi Iwa? O, Iwie się pływać zechciało. W ogóle powinnaś jogę poćwiczyć jeszcze. Pokaż jak w pracy. Ha, namaluj jeden obraz. O, w ogóle to wyczyść, bo ciebie o to prosiłam wcześniej. Chodź, namalujesz jeden obraz i sobie poćwiczysz jogę. Co chcesz z Rafałem? Uhuhuhu, dobrze, to ci to zatrybię. Maluj na sztaludze też. Ty w ogóle punktów żadnych nie masz. W ogóle, Rafał, ty idziesz jutro do pracy? Idziesz. Tak, ty to posprzątaj. Super. Młody jest grzeczny, ty pomaluj. Rafał, jak ci idzie? Nie pytam, dlaczego to tutaj akurat robisz, jak tutaj masz cały blat, ale no twój wybór. Ty świetnego Iwo malujesz. No przynajmniej tutaj ci to zatrybi. Zawsze też troszkę kasy. Już, ciasto zrobione. Ty jesteś głodny, to weź może to swoje skończ. A bo to jest fasolka, ja myślałam, że to są te chipsy z salsą. Dlatego myślałam, że ty się nie najesz. A Bellart jest w porządku. Wiesz co, dzisiaj już nie będziesz ćwiczyła. W ogóle ty chyba jesteś trochę przyćwiczona. Masz takie mięśnie na łopatka dziwne. Natku, dobrze wyglądasz nawet po tej ciąży. Jest arcydzieło. Sprzedaj. Czekaj, bo wy się chcieliście obejmować. Obejmij. To będziecie mieć na śniadanko w takim razie. Ty nie uciekaj. I barabara. Czyli wilk, syty i owca cała. Tak? Spełniło mu się? To on ma ją objąć? To weź jeszcze później romantyczne. Obejmij, może najpierw obejmij. No bo dobra. Niech wam już będzie. Tak, a potem spać. No i wie się spełniło w każdym razie. Ja jemu też. Dobra. Dobrze, koniec już tych rozmów o północy. Spać. Dobra, jest ranek i Rafał śmierdzi. Więc jest problem. Już idziemy nakarmić ciebie, synu. Czemu ty tak krzyczysz? Chodź ci wykołyszę. O, rób głupie miny, przytul. Idź do toalety i coś zjedz, bo ty też do pracy idziesz. Ty jesteś strasznie głodny. Jak jesteś tutaj, to weź od razu skorzystaj. I prosiłabym ciebie, abyś zjadł sobie właśnie to ciasto. Tylko wyrzuć zepsute jedzenie. To ciasto weź kawałek, zobaczymy, jak im to podejdzie. Aha, Iwa jeszcze małego bawi. No i dzisiaj, Rafał, znowu niestety musisz się użerać z przesłuchiwaniem. Dlaczego Iwa kitra zepsute tosty przy sobie? To co to jest? Autentyczne świadectwo urodzenia. Ło, ale wcześniej żebyś takiego się nie dostawało. Dobra, Iwa, za godzinę. Co ty chcesz? Weź kawałek. Przecież jesz. W ogóle fajnie, że jesteście znowu w sobie zakochani, ale moglibyście nad przyjaźnią popracować. No, ożywiona rozmowa i jedzcie. No, fajnie, że się poznajecie. Już tyle po ślubie dziecko macie, nie? Tak, idź, Rafał, do pracy i proszę ciebie, skończ dzisiaj tą sprawę.
Byłam przekonana, że szybciej i łatwiej ci z tym pójdzie. Co prawda, główny cel mojego odcinka dzisiaj, czyli twój awans, był. No, ale jeszcze chciałabym zakończyć sprawę, no. Normalnie trudy pracy. Żeby chociaż ta podejrzana tam była. Jest, dobra. Nie przeszukaj, tylko idziesz przesłuchać. I to musi być już ona. Przesłuchaj. Panią Maślankę. A co to? Słodkie pyszności. Okej. Nie wiem, kiedy to doszło tak naprawdę. Pracuj ciężko, chociaż może Iwa jeszcze awans zatrybi. Dobra. Wydaje się spięta. Najpierw z materiałem dowodowym polecę. Co, dzisiaj szybciej z tobą pójdzie? Coś mi się nie wydaje. Jest, w końcu. Powiedzcie, że to zatrybi. No i do resztu. Jest, sprawa zamknięta. Rafał, jesteś boski. Normalnie jesteś cudowny. Dobra, to teraz sobie o tym pogadamy. To może nawet awans dzisiaj jeszcze drugi wbijemy. Idź tu jeszcze z komendantem sobie porozmawiaj. Niech ci to pozatrybia. No, z tym rozmawiasz o tym, co miałeś rozmawiać? No, to się cieszę. To jeszcze ciebie tutaj zapraszam do pana komendanta. Z komendantem też o tym mogłeś rozmawiać w sumie. W ogóle, kiedy wy macie urodziny? A, jeszcze sporo czasu. Pani, pożycz. Sobie poprzeglądam. No, dziękuję. I dzisiaj będziemy mogli o normalnej porze przynajmniej z roboty wyjść. To powinno się wyczyścić, tak by the way. Odbierz przydział do sprawy. Jest. Czyli będzie kolejna sprawa, ale to sobie powoli już odpuścimy. Jest. Sprawdź w bazie danych. Czy w bazie policyjnej? Nie, sprawdź w bazie policyjnej. Czy wy wszyscy musicie nade mną stać? Dobra, udaj się na miejsce przestępstwa. Dobra, gdzie się udawało na miejsce przestępstwa? Tu. Dobra, najpierw zrób to. A potem możesz iść na miejsce przestępcy. Zobaczymy, co tym razem. Nie, serio, ja naprawdę czekam, kiedy w końcu. Znaczy, no może nie kiedy w końcu, ale kiedy nastanie taki moment, że podejrzanym będzie ktoś z naszej rodziny, ewentualnie przestępcą, to może być właśnie ciekawe. W ogóle wrócimy, to Iwa o nich zadzwoni do Zofii, do swojej nowej sąsiadki. O, u Teo w domku jesteśmy, fajnie. Przesłuchaj zeznanie świadka. Pani na służbie jest. Czy wy możecie powyłazić spod tych łóżek? Podejdź tu. Czemu to jest takie? Aha, szukaj odcisków palców. Ale co tu robi Jelonek? To jest dom Teo. Słuchaj, zeznań. Dobra, chodź na kolejnego świadka.
Może zrobić... Aha, szukać cisków. Szukaj wskazówek. O. Zbierz i zrób zdjęcie. Czemu wy się tam przytulacie? A gdzie jest właśnie ten? Jelonek, chodź. Jeszcze muszę ciebie przesłuchać. No, serio, Rafał? Idź słuchać jelonka. Jelonek. No. Zaraz muszę jeszcze zdjęcie zrobić. Dobrze, wiem, że mi się robota kończy. Zrobię zdjęcie i wracam na posterunek. No. I wróć na posterunek. Zostaw to jedzenie. Tak. Mam nadzieję, że masz wystarczającą ilość dowodów. Akurat rozpocznie się nowa sprawa, to będziesz sobie sam chodził do tej roboty od kolejnego odcinka. A Iwa sobie jutro weźmie dzień wolny na adopcję. O. Zawsze to coś. A Rafał pójdzie sam do pracy. Zawsze on sobie już będzie dobrze radził. Chyba, że nie daj Boże, będzie awans, ale raczej nie. Dobrze, to idź to nanieś, póki jeszcze nie skończyłeś pracy. Masz w ogóle już coś? Nic nie masz. Pewnie jak poanalizujemy te materiały dowodowe, to coś już się dowiemy, ale na razie dajmy sobie temu spokój. Blond włosy. Zofia? No weź z tym pogadaj. No dobra, kończ już tą robotę. Znowu któryś z tym? O, cześć. 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 Boże, czy cała moja rodzina musi wiecznie na policję przychodzić? Dobra. W każdym razie tamto zatrobione. Od dzisiaj Rafał sobie chodzi sam do pracy, aż do kolejnego awansu. Myślę, że chociaż przez jeden odcinek nie będziemy chodzić z Rafałem do pracy. A teraz niech Rafał wróci, niech porozmawia sobie z Iwą. Iwa natomiast niech zadzwoni do sąsiadki, do Zofii. No i myślę, że jutro Iwa może sobie wziąć dzień wolny, przynajmniej młody nie będzie musiał iść do żłobka. Albo wiem, Rafał niech się zajmie synem. No Iwa też niech ma troszkę czasu dla siebie. Gdzie tu nasz syn? Weź go nakarm, weź go przewiń, porozmawiaj, przytul. A potem możesz coś zjeść. Iwa co robi? Iwa jest tutaj. Tak jak tu siedzisz, to chodź zadzwonisz do tej. Emily. Porozmawiaj i do Zofii. Może jak to kobiety trajkoczą non stop. Idź sobie może ćwicz jogę. A ty jak tam sobie radzisz z synem? Ty kto jest? Wichura. A, razem pracujecie, okej. Okay. W ogóle nam się nigdzie rodzina nie powiększa. Mam nadzieję, że już... O! Mamy nową córkę, Dominika. Dobrze, trzeba będzie się do nich wybrać. Wy się uspokoiliście z dziećmi? Nie, to jest Zofia, a gdzie jest Maksym? A ten dalej bezpłodny. Dobrze, ty idź sobie jedz. Jeszcze wiesz co? To mógłbyś skończyć, bo nie skończyłeś. To sprzątnąć. Co byś chciał znowu z Iwą? Wybij sobie to z głowy. Nie ma takiej opcji. Chcesz dzieci, to adoptujemy. Jutro, a na razie daj mi święty spokój z tym. A, chociaż gdyby jutro Iwa poszła do pracy, mogłaby mieć awans. To dobra, to z nikim jutro nie idę do pracy i będzie git. Tak, ty sobie tu ładnie ćwicz. No masz niezaczęte malowanie. To poćwicz sobie tak troszkę, żebyś była skupiona. Paćniesz jakiś jeden obraz i będzie z ciebie. Dobrze. No dobra, na tej sztorce.
to co? Sprzątaj. I weź zadzwoń do tego swojego kumpla. Trzeba trochę kontaktów nawiązywać, prawda? Dobrze, idź do toalety i możesz pooglądać telewizję. Może w basenie popływaj? A jak Iwie idzie? Dobra, idź już coś namaluj, bo nieco, że późno, to już połowę punktu sobie wbiłaś. Ci na razie wystarczy. Naprawdę. Dobrze, twoją dzisiejszą rozrywką będzie naprawa toalety. I kranu również. Jeszcze coś masz zamiar dzisiaj zepsuć? Sama nabałaganiłeś, to teraz nie marudź, że jest brudno. Sprzedaj. O, kolejne arcydzieło, fajnie. To idź do toalety i idź spać. Tak, ty ogarnij tą łazienkę. Jeszcze gdzieś coś jest nachlapane. Skoro tak. Dobra, z racji, że jutro sam sobie do roboty idziesz, ja się tobą nie będę przejmowała, to idź jeszcze pooglądaj sobie, załóżmy, komedię. A, to ty masz zarobić. No to tobie troszkę czasu minie na tym zarabianiu, coś mi się wydaje. Dobra, śmigaj spać. Mały w porządku? W porządku. Dzień dobry bardzo. Iwa już właśnie wstała. W nocy musiała się zająć Abelardem. A może nie tu, tylko żeby było szybciej tutaj. Weź szybki prysznic. Idź coś zjedz. A nie. Zanim zjesz, to musisz wziąć sobie urlop. Nie możesz ten... O, wynajmij agenta. Ponoć na tym też się dobrze zarabiało. Zajmijmy się tym. Jak się ładnie ubrałaś. Możesz negocjować już te ceny. Może weź sobie tu posymuluj. I negocjuj z agentem. O! I zostaniemy sobie dzisiaj w domku. A udało się? Tak, coś wynegocjowaliśmy. Dobrze, to ty idź sobie teraz zjedz. Rafał, wstałeś. Też powinieneś właśnie zjeść. Że co? Maksym, okej. Okay. A z tą co chcesz? Obejmij. To już jak zjesz może, co? To ty masz wolne. Fajnie, że masz wolne. Iwa dzisiaj też jest na chorobowym, potem ma 2 dni wolnego. Fajnie. No, to nasza rodzinka dzisiaj sobie zostaje w domu. To dobra, to wiecie co? Młody. Już biegnę. A Iwa przez ten czas niech adoptuje córkę i myślę, że na tym skończymy odcinek. Bo trzeba będzie przecież zorganizować pokój dla naszej córki. Rozumieć, że tu się teraz nie adoptuje, tylko na komputerze. To Iwa niech idzie do siebie. Rodzina. Adoptuj. No chodź, poszukamy córki. Jakbym się nagle rozmyśliła, to mi zwrócą to 1000? A są większe dzieci? Jest jedna dziewczynka w sumie. A nie, tu są jeszcze dziewczynki. Ty masz... Można wiedzieć, jakie wy macie cechy? Aha. Czyli już wzięliśmy dziewczynkę, okej. Okay. Będziesz miała inne imię. Ale to można powiedzieć też, że przez wzgląd właśnie na imię po swojej mamie wybrała to. Co to jest?
Inspirująca sztuka. A to jakiś, nie wiem, przejaw dobrego serca czy coś? Dobra, jak wrócisz, to... Kawy ci się zachciało? A nie powinieneś dzisiaj coś zjeść? Jeszcze? Właśnie. Skończ to ciasto, weź sprzątnij. Dobrze, potem sobie wypijesz kawę. Weź jeszcze tutaj. Gabriela. Jakoś strasznie się nakręciłam na to imię dla córki. Gabriela Smith. Pokażcie ją. Jakie masz cechy, dziecko? Gorąca głowa. No, przynajmniej będziesz do swojej obecnej matki pasować. Coś umiesz już? O, nawet. I jesteś łobuziakiem. Dobrze. To Iwa, w takim razie weź tutaj ją, okaż miłość i obejmij. No chyba nie potrzebujecie. Jak wrócił ze żłobka? Przecież on nawet w żadnym żłobku nie był. Nie, nie będzie się zachowywała podle. Dobra, czekajcie, bo do Rafała ktoś dzwoni. Dobra, chodź Maksym, przedstawię wam, tobie w sensie, naszą nową córkę. No, nasza córka, chodź sobie usiądź. Iwa niech idzie do toalety. Niech sobie pójdzie namaluje, a Rafał się przywita. Rafał, gdzie ty jesteś w ogóle? Podejdź tu. Mam nadzieję, że zdążysz. O, patrzcie, jak się idealnie złożyło. Abelard będzie miał urodziny niedługo. Dobrze, już zostaw matkę w spokoju. Weź tu się przywitaj. Poznaj go, w sensie. A, czekajcie, bo... Iwa, jak tutaj jesteś, to się zajmij małym. Czemu w ogóle tego dziecko się nie przewija w ogóle? A za to się karmi razy dwa. Weź, czekaj, to nie ty masz to zrobić. Tylko ty masz tutaj... Okaż miłość i obejmij. To było przesłodkie. No ale się dogadują, to jest ważne, no. Czekaj, my mamy dla ciebie drabinki. To idź się tutaj pobaw w takim razie. Iwa zajmuje się młodym. Jak skończy się zajmować młodym, idź sobie maluj. Rafał. Co ty, Rafał, byś potrzebował? Zjeść coś byś potrzebował, to proszę iść jeść. No, a młody jest w porządku. Dobra, i myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek, bo ja muszę tutaj dla Gabi przygotować pokój. Na górze to będzie, słuchajcie... O, ten to będzie pokój Gabi. Nie wiem, czy ja go troszkę nie zmniejszę. Chociaż w porównaniu z Abelarda to ten jest troszkę mniejszy chyba. Nie wiem, trudno mi określić, ale w każdym razie tu będzie jej pokój. W końcu Abelard też ma własną łazienkę, ona będzie miała własną łazienkę, a to jest łazienka taka zbiorowa od gabinetu w sumie, więc jest okej. Okay. Więc ten pokój będzie przerobiony dla Gabi. Abelard w przyszłym odcinku będzie miał urodzinę. Tak to by wychodziło. Masz te zdolności motoryczne? Aha, bo ty miałeś kreatywną umysłową, dobra. Dobra, nieważne. Więc tak, w każdym razie dzisiaj dużo się działo. Rafał w końcu miał w końcu miał awans, w końcu rozwiązał sprawę. No a Iwa ma nowe dziecko. Co prawda adoptowane, ale sama była adoptowana, więc coś ci zostało, Gabi. Więc w sumie jest wszystko okej. Okay. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się za tydzień w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.